byłem uważany osobą winną, że to ja jestem sprawcą i po prostu z tym całym naciskiem śledzę do dnia dzisiejszego, no po prostu masakra, no. To co czuje osoba, która siedzi w zakładzie karnym 18 lat i wie, że jest niewinna? Co ja czuję? Po prostu bezradność. Do dnia dzisiejszego jazdy mam i tak dalej, no. Ale jakie jazdy na dzień dzisiejszy? No, tego pedofila, no i tak, z tym muszę żyć po prostu, no. Zaciskam zęby i marszuję. Powiem panu tak, dopóki ja nie opuszczę zakładu karnego, ja teraz będę tym pedofilem. Ja zostałem połamany przez złodziei. Przekopany na spacerze, a kogutkowy po prostu odwrócił głowę, żeby on nic nie widział. Ludzie z takimi paragrafami jak 197, to po prostu nie mają życia. Nie mają życia do dnia dzisiejszego. Mężczyzna, z którym rozmawialiśmy przez telefon, to Tomasz Komenda. 18 lat temu został skazany na 25 lat więzienia za brutalny gwałt i zamordowanie 15-letniej Małgorzaty. Do tragedii doszło podczas zabawy w noc sylwestrową 1996 roku na posesji nieopodal klubu Alcatraz w Miłoszycach pod Wrocławiem. Dziewczyna została zgwałcona i pozostawiona na mrozie. W wyniku wyziębienia i wykrwawienia zmarła. Nie wiadomo, jak długo cierpiała. Zdaniem śledczych sprawców mogło być dwóch. Jednym z nich miał być właśnie Tomasz Komenda. Zatrzymano i skazano go 3 lata po zbrodni. Dziś, po 18 latach, okazuje się, że feralnej nocy w ogóle nie było go w miejscowości, w której doszło do tragedii, a nowe dowody wykluczają jego udział w zbrodni. Tomasz Komenda został skazany na podstawie konkretnych dowodów, na tamtym etapie ocenionych jako dowody mocne. Nasza ocena tych dowodów w świetle zgromadzonych nowych dowodów jest dzisiaj zupełnie inna. To, że Tomasz Komenda jest niewinny, okazało się, gdy śledczy 20 lat po zabójstwie dziewczyny wznowili śledztwo. Ponownie zbadano ślady DNA z miejsca zbrodni. Próbki z niemal całego ubrania Małgorzaty zawierały DNA Ireneusza M., mężczyzny, który na początku przewijał się w śledztwie. Nie znaleziono natomiast żadnych dowodów na to, że Tomasz Komenda był na miejscu zbrodni. Jego matka ani przez chwilę nie wątpiła w to, że jej syn jest niewinny. Przez 18 lat nie opuściła żadnego widzenia. Tu przychodziłam 10 lat. Czyli w tym zakładzie Tomek siedział najdłużej, tak? Tak, tak. Przez tą bramę pani wchodziła, tak, do niego? Przez tą bramę wchodziłam. Tutaj, w tym zakładzie karnym, był wtedy, kiedy w zasadzie już wykorzystały się wszystkie jego możliwości prawne. Był po wyroku pierwszej instancji, drugiej, po Sądzie Najwyższym załamał się? Tak. Tak, był załamany. Miał próby samobójcze? Nie. Tutaj, w tym zakładzie karnym? Tak. Tak. Ja dostałam od niego list, z którym się rząd ze mną żegnał. Że to nie ma sensu, rząd nie wytrzyma. Więc zbiegł się, przyleciałam tu z powrotem i krzyknęłam, jeżeli zrobi sobie coś, to pamiętaj, że rodzina nie straci jednej osoby, ale dwie, bo ja pójdę za tobą, będę z dwie trumny stawy, nie jedna. Pomogło. Chodziłam, bardzo dużo pisałam, tłumaczyłam, pomogło. Wypłacz, moja kochana mamo, oczy zarane łzami powieki, bo gdy wyjdę z więzienia, będziemy razem na całe wieki. Takie listy dostaję od swojego syna. On jest winny. Wypas dnie matki widzę. Tak. Najdroższa, jedyna mamo. Życzę ci, aby wszystkie dni twojego życia były pomyślne, upływały w zdrowiu. Sprawiały tobie radość, dużo miłości od najbliższych oraz spełnienia wszystkich marzeń. Mamo moja, niech się śmieje buzia twoja. Jak? Wiele razy czytała pani te listy? Cały czas. Tylko są takie, tak wyglądają, jak wyglądają. Nie przestaliśmy się nigdy kochać, nie przestaliśmy sobie ufać, nie przestaliśmy wierzyć w to, że jest dziecko, które by takie coś zrobiło, nie pisało. Do dziś dnia nie mówiło. Nowe ustalenia wyszły na jaw dzięki policjantowi operacyjnemu o imieniu Remigiusz. Postanowił on wrócić do sprawy, w której wciąż brakowało niewykrytego przez 20 lat drugiego mordercy. I odkrył, że był on na wyciągnięcie ręki już 20 lat temu. Ale przy okazji stwierdził, że przebywający 18 lat w zakładzie karnym Tomasz Komenda nie tylko nie jest pierwszym mordercą, ale w ogóle jest niewinny. Prawdziwy sprawca, który jest w przysłowiowym pierwszym tomie, znika z akt sprawy. Prawdziwy morderca. On podczas swoich pierwszych przesłuchań
wprowadził taki fortel, że on nie zaprzeczał w ogóle temu, że tam był. On nawet wręcz mówił, że tam będą jego ślady, że on tam trzymał rower, trzymał tam alkohol, butelki z wódką. W jaki sposób utożsamiał się z tym miejscem? Jeżeli dzisiaj po 20 latach analizujemy te akta, czytamy, to wydaje się, że tak szybko jak się pojawił w tych aktach, tak szybko z nich zniknął. Ireneusz się wyślizgnął pomiędzy palcami wtedy. Po morderstwie w 1996 roku Ireneusz M. był wielokrotnie zatrzymywany i skazywany za gwałty, ale nikt przez 20 lat nie połączył go ze zbrodnią z Miłoszyc. Wszyscy uważali bowiem, że winny jest już za kratami. Tomasz Komenda już czterokrotnie prosił o warunkowe zwolnienie, ale żeby takie dostać, musiałby się przyznać do winy. Nigdy tego jednak nie zrobił. Nie myślał pan, żeby się przyznać do tego tylko po to, żeby wyjść i potem wyjaśnić sprawę? Nie będę się przyznawał do czegoś, czego nie zrobiłem po prostu. Mhm. A żeby dostać warunkowe zwolnienie, to jest tylko papierek, ale na pewno nigdy nie przyznał się do tego, czego nie zrobiłem po prostu. Panie Tomku, a tak po 18 latach pan ma już generalnie przemyślenia, dlaczego pan siedzi, kto pana wrobił? Niestety nie. Do dnia dzisiejszego nie wiem. Nie mam po prostu słów do tych ludzi, którzy mnie osadzili. A mam nadzieję, że to wcześniej czy później wyjdzie na jaw. A myśli pan, panie Tomku, że teraz pan Remigiusz, prokurator Sobieski dają taką gwarancję, że uda się panu w końcu odzyskać wolność? Powiem szczerze, że o niczym innym nie marzę, tylko o tym, żeby po prostu została mi przywrócona wolność, która mi została zabrana 18 lat temu. Tomasz Komenda obecnie odsiaduje karę w zakładzie karnym w Strzelinie. Zgodnie z wyrokiem powinien tam pozostać jeszcze 7 lat. Jak często pani tu przyjeżdża? 2 razy w miesiącu. Albo i częściej, jeżeli ma dodatkowe pozwolenie, żeby mogła tu do niego przyjechać. Co pani czuje, jak pani przychodzi przez tą bramę? Nerwy. Żal. Czekam, kiedy jego tam zobaczę. A wierzy pani, że kiedyś ta brama się otworzy dla niego? Ona się musi otworzyć. Mhm. Opowiadał nam teraz na ostatnim widzeniu, że czeka na ten moment, kiedy wyjdzie do niego dowódca i zapyta go imię, nazwisko i data urodzenia. Więc go zapytałam, co to znaczy, mam się wolność. To, że wychodzę na wolność. On żyje teraz tą myślą? Cały czas. Pan ma stuprocentową pewność, że Tomek Komenda jest niewinny? Mam stuprocentową pewność, że Tomek jest niewinny. Łapał się pan za głowę, jak czytał pan te akta? Tak. A tak po ludzku nie trafia pana szlak, jak patrzy pan na tą sprawę? Trafia szlak.